Przed nami pierwszy występ w tym roku Azotów w Challenge Cup. W tym roku te puchary to jest coś, co dla Azotów jest szczególnie ważne, o tym mówi zarząd klubu. Pewnie wy to też czujecie. Pierwszy rywal turecki zespół z Ankary. Ile wiecie na dzień dzisiejszy o tym zespole? No, na dzień dzisiejszy nie wiemy nic tak naprawdę, bo tutaj trenerzy próbowali jakieś materiały szkoleniowe tutaj sięgnąć, ale nic się nie udało. Na pewno jakieś tam będziemy mieli, bo jakieś na YouTube czy coś tam znajdziemy. Tak jak pan powiedział, no w tym sezonie Challenge Cup jest dla nas priorytetem i miejmy nadzieję, że te dwa lata, które tutaj już jestem, pójdą zapomniane, bo to nie była dla nas szczęśliwa przygoda. Miejmy nadzieję, że teraz już dojdziemy do tego finału i miejmy nadzieję, że zwyciężymy. No właśnie, chcielibyśmy bardzo stać tutaj optymistycznie, uśmiechnięci, zadowoleni i patrzeć z optymizmem w przyszłość, ale parę takich warunków jest, które nie pozwalają tak za bardzo spokojnie jechać do Turcji, do Ankary na mecz. Od choćby ostatni występ w Szczecinie ligowy, o którym też byście chcieli pewnie jak najszybciej zapomnieć, ale nie da się zapomnieć, bo trzeba przede wszystkim wnioski wyciągnąć. Tak, to na pewno ten mecz w Szczecinie nie napawa na optymizmem przed wyjazdem na Challenge Cup. Był to w naszym wykonaniu katastrofalny mecz, no nie da się tego ukryć. Myślę, że każdy z zawodników, z trenerów to potwierdzi. Mieliśmy właśnie przed chwilą analizę tego meczu. Na pewno jakieś tam wnioski trzeba z tego wyciągnąć, bo plusów za dużo z tego nie było, bo i pierwsza i druga połowa graliśmy bardzo słabo, zarówno w obronie, jak i w ataku, także cóż, no miejmy nadzieję, że taki mecz już w naszym wykonaniu się nie powtórzy, bo no nie możemy tak grać w piłkę ręczną, bo ten mecz nic nie miał z tym wspólnego. No dobrze, to fakt, że mało wiecie o Turkach i przypuszczam, że Turcy mało wiedzą też o Was, może być dla Was tutaj handicapem, bo w polskiej lidze wszyscy o sobie wszystko wiedzą. Szczecin wie o Was, Wy o Szczecinie, można się było do tego meczu przygotować. No i kolejna rzecz, Turcy, powiedzmy sobie to szczerze, to nie jest potęga w piłce ręcznej i nigdy nie była, no ale rok temu graliśmy z Belgami, którzy też potęgą nie są, a jednak pokazali nam, że mogą z nami wygrać. Tak, no i Nitya w tamtym sezonie doszła do finału, także pokazali, że jednak się liczą troszeczkę w tej Europie. No i tutaj na pewno nie lekceważymy Turków, bo wiadomo, będą grali ambitnie, będą się chcieli pokazać z jak najlepszej strony. Jest to dla nich szansa w Challenge Cup się pokazać. No i cóż, no przede wszystkim najważniejsze to będzie podejście do tego meczu. Na pewno, tak jak powiedziałem, nie zlekceważymy rywala, podejdziemy skoncentrowani. Będziemy już w pierwszym meczu chcieli jakąś tam przewagę uzyskać. Bardzo, bardzo ważne jest to, że drugi mecz mamy u siebie. To jest na pewno jakiś handicap dla nas. Cóż, no na pewno początek spotkania nie będzie jakiś, jakby to powiedzieć, porywający. Na pewno będzie to wyczucie przeciwnika, oni nas, my ich. No ale myślę, że z biegiem czasu przejmiemy inicjatywę na tym boisku i to my będziemy po 60 minutach bliżej tego finału. Dobrze, Piotrze, tak patrzę na Was, to chyba fizycznie wszystko jest w porządku, a jak powiedz mi jeszcze z tą psychiką Waszą przed wyjazdem do Turcji? No psychicznie na pewno troszeczkę jesteśmy rozbici po tym meczu w Szczecinie, bo Mecz, no tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, no nie był najlepszy w naszym wykonaniu i to na pewno w głowach siedzi, ale musimy o tym jak najszybciej zapomnieć, musimy teraz się podnieść i udowodnić, że jednak potrafimy grać na piłkę ręczną, a ten mecz w Szczecinie był tylko przypadkiem. No to taka fajna może być rzecz, bo ten wyjazd do Turcji, jeżeli ci Turcy okażą się rzeczywiście takim typowym europejskim przeciętniakiem czy też kopciuszkiem, to może być dla Was fantastyczny mecz na to, żeby odbudować i zaufanie kibiców i odbudować się psychicznie po właśnie wpadce w Szczecinie. Dokładnie tak. No i na to liczymy, że tam zwyciężymy i troszeczkę te morale w zespole pójdą w górę, bo tak jak mówię, no po tym meczu na pewno opadły i to sporo. Zaufanie kibiców też na pewno spadło, no bo po takim meczu musiało spaść. Także no mówię, no ciężko cokolwiek po takim meczu powiedzieć, bo naprawdę zagraliśmy bardzo źle i to było widać.